Nowy pomysł zamiast konfiskaty pojazdów. Przepisy dotyczące odbierania pojazdów pijanym kierowcom wejdą w życie dopiero za rok, 14 marca 2024 roku. Tylko nie wiadomo w jakim kształcie. Ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości ma nowy pomysł. Minister Warchoł, wiceminister resortu, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. Minister powiedział, że konfiskata pojazdu w przypadku kolizji, gdy kierowca miał we krwi od 0,5 do 0,9 promila, będzie miała charakter fakultatywny. O wszystkim zadecyduje sąd. Przepadek będzie obligatoryjny, jeśli zawartość alkoholu wyniesie 1 promil lub więcej. Dotychczasowe propozycje były inne. Kierowca, który spowodowałby wypadek mając 0,5 promila alkoholu we krwi lub w warunkach recydywy, miał stracić pojazd obligatoryjnie. Minister Warchoł wyjaśnia, że po ponownym przeanalizowaniu problemu Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że powinna zostać wprowadzona, jak się wyraził, pewna gradacja. Pewna gradacja. Więc zastanawiam się, Marku, jaki to jest elektorat, tak naprawdę, któremu chce przypodobać się Ministerstwo Sprawiedliwości w roku wyborczym? Nie wiem, czy dobrze to odczytuję, ale ja wiem, o tak co Ci chodzi, rozumiem. Ale chciałbym pominąć odpowiedź na to pytanie mimo wszystko. Staram się zawsze trzymać z daleka od tej polityki, chociaż nieraz słowa cisną się mimo wszystko na usta. Poważnie już mówiąc, wróćmy do naszych poprzednich rozmów, które prowadziliśmy właśnie na ten temat. Podczas pierwszej rozmowy wspomniałem, że takie propozycje padały już dawno, ale nie było przepisów wykonawczych do tego. Tak. I stąd właśnie mieliśmy taki marazm w tej sytuacji. Teraz pojawiły się znowu te przepisy i znowu zaczyna się przy nich kombinować. Znowu będą niedoskonałe. Nie możemy pozostawić fakultatywności sądom, żeby oceniały, a ten Rupental w marynarce przyszedł, no widać, że taki spokojny gość, no nie, to zostawmy mu te prawo jazdy. Może mu się zdarzyło, że wypił. Bo to zupełnie zmienia ideę. Ale oczywiście, że tak. Powinniśmy mieć sztywne granice. 0,5, stan nietrzeźwy, nie ma znaczenia, czy tylko kierował tym pojazdem, czy spowodował jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli już idziemy w tym kierunku, a powinniśmy, uważam, iść tak, to powinna być wyznaczona jasna granica, konkretna granica i przekroczenie jej powodowałoby skutki prawne. Nie może być inaczej. Ja pamiętam, jak 15 grudnia 2000 roku wprowadzono do kodeksu karnego nowy artykuł 178a, mówiący o odpowiedzialności za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Kwota grzywny, która mogła być przyznana w tamtym czasie wynosiła 720 tysięcy złotych. To była wielokrotność stawki jakiejś tam dziennej i tak dalej. Po przeliczeniu wychodziło to 720 tysięcy złotych. Nie rozpatrywały tego już kolegia, tylko powstały sądy, które miały się tym zająć jako przestępstwem. I co się okazało? Że sądy wyrokowały znacznie niższe kary grzywny niż robiły to poprzednie kolegia, które miały znacznie mniejszy zakres finansowy nałożonej kary. Boję się, że jeżeli to wejdzie w życie, to będziemy mieli z bardzo podobną sytuacją do czynienia. Będziemy mieli przepis, który jest dosyć ostry, a jednak będzie łagodzony przez wyroki sądowe i to do niczego dobrego nie będzie prowadziło. Bo jeszcze tylko jedno zdanie. Jak byś się czuł, jeżeli jechalibyśmy po alkoholu, zostaliśmy zatrzymani, mamy powiedzmy 0,8, ja i ty, ale jedziemy swoimi samochodami, nie że siedzisz jako pasażer. Ale mówią, o Rupental to jest taki w porządku, gościu, o tam go w telewizji widziałem, on rzeczywiście na rzecz tego bezpieczeństwa w ruchu coś tam gadał, to on chyba wie o co chodzi. A ten Szymon Janicki, nie wiem, go tak nie do końca znam, zabierzemy mu samochód, minie. Na wszelki wypadek. Jak byś się poczuł? Jak byś się poczuł? Słuchajcie, no bo to jest rzeczywiście tak, że te przepisy miały być jednoznaczne. Kary miały być sztywno określone od odpowiednich wyznaczonych poziomów. A w tej chwili ta, cytujemy, pewna gradacja, pewna fakultatywność, bo sąd może orzec tak, może orzec inaczej, no to zupełnie rozmywa ideę, o której rozmawiamy od kilku miesięcy.